Jest to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin humanistyki. Są to badania prowadzone na gruncie różnych dyscyplin, obejmujące swoim zasięgiem bardzo różne obszary doświadczeń. Zaryzykuję stwierdzenie, że to właśnie ten typ namysłu nad nowoczesnością i jej genezą jest jednym z głównych źródeł poznawczego fermentu, jaki obserwujemy w ostatnich kilku latach. Fermentu manifestującego się na przykład poprzez rozwój badań nad afektami, nad rzeczami, nad kulturami mniejszości, nad środowiskiem, zwierzętami czy biomediami. Dzięki studiom kulturowym zmienił się też model uprawiania humanistyki. Nacisk jest na wielostronną wymianę idei i doświadczeń. Obrona autonomii dyscypliny traci więc rację bytu. Znacznie silniejsza jest potrzeba poszerzenia obszarów dociekań właśnie dzięki badaniom interdyscyplinarnym. Przywołam w tym kontekście kategorię oswojoną przez humanistów jeszcze jakiś czas temu, kategorię laboratorium. Opisano szczegółowo m.in. przez profesora Ryszarda Naricza. Nowoczesna humanistyka ma być jak laboratorium, ma być obszarem poszukiwań, odkryć i prób, polem emancypacji wiedzy, a uprawianie humanistyki ma być społecznie użyteczne. Emancypacja wiedzy jest tutaj wyrażeniem kluczem. Podstawą do obszaru studiów kulturowych, jakimi się zajmuje, studiów nad niepełnosprawnością, jest właśnie ten paradygmat emancypacji. Każdy rodzaj studiów kulturowych służy emancypacji kogoś lub czegoś, ma wymiar społeczny, interdyscyplinarny i radykalnie krytyczny. Słowa radykalnie używam tutaj zgodnie z jego łacińską etymologią, przy czym radix oznaczał korzeń lub źródło. Źródłem studiów kulturowych jest postawa krytyczna, dostrzeganie pominięć, wykluczeń, białych plam w historii idei i historii ich realizacji w życiu społecznym. Studia nad niepełnosprawnością są jednym z najmłodszych nurtów badań kulturowych, ale w niemal wzorcowy sposób realizują pewien paradygmat naukowy, który można scharakteryzować właśnie za pomocą wymienionych wcześniej przymiotników. Są to badania o charakterze krytycznym, interdyscyplinarnym oraz społecznym, czyli stawiające sobie za cel rozpoznanie, nazwanie oraz analizę postaw, przekonań i idei związanych z brakiem sprawności, z byciem poza umowną, społecznie definiowaną normą. Jednym z ciekawszych naukowych zadań i niewielką cząstkę tego zadania postaram się dzisiaj wykonać jest śledzenie rozwoju i migracji idei we współczesnych studiach kulturowych, składających się z wielu nurtów, posiadających swoje metodologie, swoje i kluczowe tradycje, na których zostały oparte. Studia nad niepełnosprawnością jako systematycznie prowadzone dociekania na temat form reprezentacji osób niepełnosprawnych, na temat sposobów oddziaływania tych reprezentacji na relacje między sprawnymi a niesprawnymi, są stosunkowo młodą dyscypliną humanistyczną, rozwijającą się prężnie od lat 90. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych, nurcie nowoczesnych studiów kulturowych. Oczywiście badania społeczne i medyczne nad niepełnosprawnościami są prowadzone już od dawna. Pierwsze wzmianki i regulacje prawne na temat ludzi niepełnosprawnych i ich statusu społecznego pojawiały się od mniej więcej połowy III wieku przed naszą erą, jak podaje Beata Borowska-Beszyk w swojej książce pod tytułem Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Współczesne studia nad niepełnosprawnością oczywiście odwołują się do tych tradycji. Prowadzone są analizy historyczne podejść do osób z niepełnosprawnościami, analizy idei i uprzedzeń, jakie wiązano z niepełnosprawnościami, czy analizy procesów tabuizacji i stygmatyzacji różnych typów niepełnosprawności w określonym czasie historycznym. To jest to. Zwraca się też uwagę na konteksty kulturowe, w jakich dane badania były prowadzone. Próbuje się opisywać pozycje, z jakich występują ci, którzy jako autorytety w danej dziedzinie wiedzy wypowiadają się na temat osób niekiedy pozbawionych prawa do wypowiedzi we własnym imieniu, pozbawionych właśnie ze względu na swoją niepełnosprawność. Nowoczesne studia nad niepełnosprawnościami są studiami nad sposobami lokowania niepełnosprawności w kulturze. Innymi słowy, są próbą analizy reprezentacji niepełnosprawności, z jakimi mamy do czynienia na przykład oglądając filmy, czytając komiksy, powieści, oglądając spektakle i performance, czy wsłuchując się w słowa, jakie używa się na co dzień do niepełnosprawności, czy interpretując dyskusje, jakie mamy pod ręką, kiedy w polu naszego widzenia pojawia się jakaś odmienność związana na przykład z brakiem jakiejś części ciała. Gdzie ta odmienność jako zjawisko społeczno-kulturowe jest blokowana? Najczęściej poza nurtem kultury dominującej, w obszarze tabu, opartego na zakazie pokazywania, w obszarze przemilczeń lub szkodliwych przeinaczeń, takich jak quasi-religijne podejście do niepełnosprawności ujmujące to doświadczenie albo jako karę za grzechy, albo jako dar Boży przynoszący danej osobie i jej otoczeniu wartościowe, formujące doświadczenie. Kulturowy obraz niepełnosprawności budowany jest na pewnym skrypcie, którego podstawą jest stwierdzenie, niepełnosprawność jest poza normą. Pojęcie skrypt rozumiem tutaj częściowo za Anną Wierzbicką jako manifestujący się w języku, powtarzalny i aplikowalny w różnych kontekstach zespół idei i przekonań, powiązanych ze sobą i stosowanych zazwyczaj w sposób nie do końca świadomy, abstrahujący od możliwych implikacji takiego, a nie innego zestawienia idei. Ideę niepełnosprawności powiązano z ideą braku normy. To powiązanie można łatwo wykorzystać jako uzasadnienie wykluczenia i przypieczętować za jego pomocą podział wspólnej przestrzeni społeczno-kulturowej na sfery dostępne dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Norma jest jednym z podstawowych pojęć dla kulturowych studiów nad niepełnosprawnością. Wstęp do The Disability Studies Reader, jednej z najważniejszych antologii gromadzących teksty i metody badawcze reprezentatywne dla studiów nad niepełnosprawnością. Ta antologia nie była jeszcze tłumaczona na język polski. Wstęp do niej otwiera zdanie, żyjemy w świecie norm. Zacytowane zdanie jest bardzo proste, ale znaczące, pozornie oczywiste i nie budzące zastrzeżeń. Świat norm jest jednak światem osób sprawnych, niedostępnym dla osób niepełnosprawnych, czy tych pozostających poza światem norm. Metafora dwóch światów opisuje realny problem habilitacji, akulturacji, adaptacji i integracji, utrudniany przez zakorzenione w naszych społecznych dyskursach obrazy niepełnosprawności, zazwyczaj negatywne, oparte na niewiedzy, przekonaniu o społecznej nieproduktywności osoby z niepełnosprawnością, czy po prostu na strachu przed odmiennością. Dla badaczy reprezentacji niepełnosprawności, nie tylko reprezentacji pojawiających się w tekstach kultury, lecz także społecznych czy medycznych modeli niepełnosprawności, kluczową sprawą jest doprowadzenie do sytuacji, w której możliwa będzie poszerzona, oparta na naukowej, systematycznej i pogłębionej analizie krytyka status quo w kwestii przedstawień niepełnosprawności. Krytyka, która przyczyni się do zmiany, krytyka osadzona w konkretnym kontekście społecznym, wskazująca istotne problemy, nazywająca ich przyczyny i proponująca rozwiązania. Trzeba przy tym oczywiście pamiętać, że badania kulturowe nie budują uniwersalnych systemów naprawy, są zawsze bardzo mocno związane z czasem historycznym oraz osobami uczestniczącymi w realizowaniu tych badań. Celem tak rozumianej krytyki jest wprowadzenie do dyskursu społecznego idei, które nie były w nim obecne. Celem jest emancypacja wiedzy i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami, takie przedstawienie ich poznawczych, kulturowych i społecznych potrzeb, bez obaw o wypaczone interpretacje ich zachowań, pragnień i możliwości. Zdaniem Lenarda Davisa, który jest autorem wstępu do antologii, którą wcześniej przywołałam, to właśnie zwiększenie widzialności i obecności osób niepełnosprawnych w różnorodnych mediach kultury dominującej może znacznie szybciej doprowadzić do zmiany norm niż kolejne regulacje prawne i programy wsparcia organizowane przez państwo. W rozmowie, którą udało mi się przeprowadzić z profesorem Davisem w lutym tego roku, komentując kwestię zmiany norm, podał przykład znaczenia serialu Gra o tron dla zmiany postaw osób wobec osób karłowatych. Serial był jedną z ważniejszych ról odgrywa Peter Dinklage, aktor o bardzo niskim wzroście, osoba rozpoznawalna i ceniona za rolę Tyriona Lannistera, odgrywaną w jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Dla Davisa, tak jak wielu innych badaczy, nie tylko badaczy związanych ze studiami kulturowymi, najistotniejszą kwestią są konsekwencje krytyki przedstawień niepełnosprawności, czyli różnego rodzaju działania emancypacyjne, tożsamościowe wyzwolenie, skłaniające osoby uważające się za pełnosprawne, czyli osoby sprawujące władzę, do dostrzeżenia, że niepełnosprawni to nie jest jednolita grupa osób o podobnych potrzebach i pragnieniach. Davis jako badacz niepełnosprawności i dziecko dwóch rodziców występuje w roli rzecznika jednej z największych mniejszości na świecie. Osoby niepełnosprawne określa się czasem właśnie jako wspólnotę o charakterze mniejszości, przez co podkreśla się pewną tożsamość życiowych doświadczeń. Co ciekawe, Davis był uczniem Edwarda Saida, na pewno Państwu znanego badacza, który wywarł ogromny wpływ nie tylko na rozwój badań kulturowych, lecz także na sposób myślenia współczesnych, doprowadzając do swoistej dekolonizacji świadomości, wypędzenia demonów uniwersalizmu, do wartościowania różnorodności. Przywołując to powinowactwo między Saidem i Davisem, chciałabym zwrócić uwagę na zagadnienie, które sygnalizowałam już na początku swojego referatu. Chodzi o zagadnienie powinowactwa między różnymi nurtami studiów kulturowych. Oczywiście przykład Said-Davis należy potraktować jako pewną ilustrację wzajemnych zależności między badaczami i badaniami. Można w tym kontekście spierać się o prawa własności do poszczególnych koncepcji, można spróbować rozgraniczyć strefy wpływów, jednak tego rodzaju działanie ożywi XIX-wieczne marzenie o autonomii dyscyplin, moim zdaniem. Marzenie, które współcześnie mogłoby zmienić się w koszmar, bo doprowadziłoby do zakłócenia wymiany idei, wymiany tak potrzebnej do ożywiania i oczyszczania życia społecznego, kulturalnego i naukowego. Dziedzictwo postkolonializmu w studiach nad niepełnosprawnością można dostrzec także w zestawieniu kultury dominującej, czyli kultury osób sprawnych oraz kultury zdominowanej, kultury niesprawnych lub niepełnosprawnych, kultury mniejszościowej, posiadającej inny styl życia niż kultura większościowa, której status i dyskursywną dominację umożliwiły normy. W społecznych i kulturowych badaniach nad niepełnosprawnością pojęcia kultury używa się także do określenia grup ludzi o podobnym typie niepełnosprawności, starających się spotykać i wymieniać doświadczeniami i solidarnie wspierać w obronie własnych interesów. Mówimy wtedy o tak zwanych kulturach niepełnosprawności, na przykład o wózkersach, osobach poruszających się na wózku, kulturze ASPI, która nazywa grupę ludzi z syndromem Aspergera i ich rodziny, czy kulturze głuchych. Głusi w tym kontekście pisane jest przez duże G dla oznaczenia pewnego kulturowego ruchu stworzonego przez osoby głuche, porozumiewające się polskim językiem migowym. Pojęcie kultur niepełnosprawności zwraca uwagę na bardzo silne zróżnicowanie grupy osób niepełnosprawnych. Oczywiście główną przyczyną tego zróżnicowania są rodzaje niepełnosprawności, jakie dana osoba posiada. Poszczególne kultury niepełnosprawności są także wspólnotami interesów, grupami walczącymi o własne prawa, o zmiany nastawień do niepełnosprawności, zmiany regulacji prawnych czy zmiany w przestrzeni, w jakiej osoby niepełnosprawne funkcjonują. Stawka działalności osób identyfikujących się z określonymi rodzajami kultur niepełnosprawności lub z osobami niepełnosprawnymi w ogóle jest wysoka. Chodzi o uczynienie świata wygodniejszym, bardziej przystępnym i otwartym, wyrównanie szans na rozwój i poprawę jakości życia. Badanie kultur niepełnosprawności to nie jedyny przedmiot studiów nad niepełnosprawnością, ale z pewnością jeden z najważniejszych. Ogólnie mówiąc, ze źródło tego rodzaju badań można uznać ruchy emancypacyjne powstające w świecie mniej więcej od początku XX wieku. Starałam się wskazać podstawowe idee związane z niepełnosprawnościami jako pewnymi stanami życia, mającymi swoje liczne kulturowe reprezentacje. Dwie podstawowe idee to emancypacja i norma. Pierwsza z nich to cel, druga przedmiot konstruktywnej krytyki. Studia nad niepełnosprawnością otwierają nowe pole badań dla interdyscyplinarnych studiów kulturowych, wskazują na istotne braki w medycznych i społecznych analizach stanu niepełnosprawności, przyczyniając się do zmian nie tylko w sposobach przedstawiania osób z niepełnosprawnościami, ale także zmian w kwestii dostępności fizycznych czy dyskursywnych wymiarów przestrzeni publicznej dla osób z różnych powodów. Dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.